Obiekt jest obiektem historycznym. Okres powstania datowany jest na okres międzywojenny. Te uwarunkowania spowodowały, że zaprojektowanie remontu nie tylko w zakresie części wewnętrznej, ale również na zewnątrz, miał również cechy odtworzenia elewacji historycznej, tak jak to na zdjęciu jest to przedstawione. W okresie lat 50., 60., wtedy kiedy powstawało kino Iskra, zostały zamurowane okna fasadowe. Te zostaną w trakcie prac odtworzone, tak samo jak tarcza zegarowa na górze. Oprócz nowej elewacji dachu, budynek Przekilińskiego odzyska blask wewnątrz. Wyremontowany zostanie parter oraz piętro budynku, a także dawna sala kinowa. Ze względów na obecne wymogi budowlane ilość miejsc z 300 zmniejszy się do około 220 foteli. Powstanie nowa scena. Z budynku bez przeszkód będą mogły korzystać osoby niepełnosprawne. Wartość inwestycji to 5 milionów złotych. Powiat Pilski otrzymał w ubiegłym roku dofinansowanie na budowę nowoczesnego centrum społeczno-rekreacyjnego. W ramach tego zadania przebudowany zostanie obiekt po dawnym kinie Iskra oraz stadion przy Okrzei. Łączny koszt obu inwestycji to 8,5 miliona złotych, z czego środki unijne stanowią 7 milionów.